Numer 1. Jazda środkowym pasem na drodze kilkupasmowej. Okej, tutaj akurat pewnie za te kilkaset metrów jechał prosto, więc nie czepiam się. Szkoda tylko, że w lusterku widziałem, jak zjechał jednak w prawo. Ale to jeszcze nic. Zobaczcie na numer 2, który właśnie wykonał manewr, i numer 3 tuż za nim. Myk i od razu włączając się do ruchu pcha się na środkowy pas, blokując mnie. Ja się pytam, po co? Czy prawy pas parzy? Tam jest lawa? Czy dziura, przez którą wpadniesz od razu do Wisły? Tam nie było żadnego samochodu na prawym pasie, tam nie ma dołów, nie ma dziur. No do 100 tysięcy pawianów, jedziemy prawym pasem i to samo tyczy się każdej innej drogi. Nieważne, czy ma 2, 3, czy 4, czy więcej pasów. Okej, wyprzedzamy, czy tam omijamy, to zmieniamy pas ruchu, ale jak skończymy manewr, to wracamy na prawy pas. Oczywiście są sytuacje, że będziemy dłużej jechać na przykład środkowym pasem, bo jest kolumna tirów po prawej i bez sensu robić slalom. Ale taka jazda, jak dziś pokazałem, to skrajna głupota i co więcej, to jest karalne. Za to grozi mandat. Niestety na naszych drogach trzypasmowych to jest nagminne i nie ma dnia, żebym nie widział osób defiladowo jadących sobie środkowym pasem. No masakra. Proszę, jeszcze raz, proszę, jeździmy prawym pasem. Cześć.